Hello, hello, tu jesteś, hello. Hello, hello, nie uciekaj mi tutaj, bo kurczę, jesteś mi potrzebna, bo dzisiaj film nagrywamy, a ty co? Wiesz co? No, fajnie jest na tym świecie, nie? Fajnie, fajnie. Fajnie, 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 fajnie. Zimno się dzisiaj zrobiło, nie? No zimno, przydałyby się jakieś ciuszki, nie? Przydałyby się jakieś ciuszki, żeby żabce nie było zimno. No, żabulko, a może polecimy do Lolity? Ona ma dużo ciuchów, może nam coś sprzeda fajnego. Jak sądzisz, co? Sprzeda nam coś? Czy nie za bardzo? No znowu gdzieś poszłaś, skrabiesz się tu, chodź, musimy pogadać, no. Gdzie jesteś? No więc słuchaj, dzwonili do mnie faceci Lolitek z Solca i mówią, że oni sobie nie życzą, żeby ich kojarzyć z naszą Lolitką, bo ona im psuje reputację. Bo takie prawdziwe Lolitki to są tam do 18 lat, a ona już blisko 60, to wiesz, to już tak nie tego, nie? Więc one powiedziały tak, że jeśli ja zacznę, będę jeszcze dalej mówił, droga żabko, o niej Lolita, to ich faceci zrobią ze mną porządek. No i nie będzie tylko plaskacz od obrońcy Lolity, ale będą plaskacze od Lolitek. No to jak już się robi tyle plaskaczy, to ja się boję, że będzie problem. I ostatnio zajrzałem do takiego naszego gówna. A to nasze gówno to jest takie G-O-O-W. No, a to dwa razy O-O czyta się U i mamy gówno. I w tym gównie są zapisane wszystkie informacje, wiesz. I ja tam napisałem do tego gówna i to gówno mi odpowiedziało, droga żabko, że plaskacz to w knajackim języku to jest dostać z liścia, a liście to nasze takie żabczane, ulubione, bo my sobie siedzimy na tych liściach i sobie kumkamy, ale to nie tak, droga żabko, to nie tak, bo te liście to po ludzku to jest spoliczkować, a liść to po ludzku to znaczy zdać w gębę z otwartej ręki. To my już nie chcemy, bo jak będzie nasz Michał, Michał z BKR-u będzie nas policzkował i jeszcze chłopaki Lolitek z Solca, to my tego nie wytrzymamy, to nam ta żabi łeb nam odpadnie. Wiesz co, droga żabko, ja cały czas myślę, dlaczego ta nasza, no już nie Lolitka, no jak my ją właściwie nazwiemy? O, już wiem, ona jest Solca, to może Solica, albo Solitera, albo no coś tak od słońca, Soli, nie to tak z włoska czy z francuska, de Soleil, Solitera, niech będzie Solitera. Więc tak, jak to właściwie do tego doszło, że ta Solitera, ona tak mnie wtedy na tym stawie grudziąckim tak przytarła? Dlaczego tak się stało? Myślałem i wymyśliłem. Słuchaj, jest tak, ona bardzo potrzebuje Piotra Rybaka, wiesz? Bo ten Piotr Rybak, to on może jej się przydać. A wiesz dlaczego? A dlatego, że ona ma marzenie. Nasza Solitera chciałaby zostać radną w Solcu. A ja mówię, Solitera, ty jesteś za mądra na tylko radną. Ty powinnaś być prezydentem czy naczelnikiem. Co tam jest w tym Solcu? Ty się nadajesz naprawdę, bo ty masz taki power, że jesteś w stanie osiągnąć wszystko. I teraz słuchaj, droga żabko. Solitera sobie wymyśliła, że jak już przyjdzie ta kampania żabczana na żaboratkę,
albo żabę naczelnika, to ona zawoła tego Piotra rybaka i on przyjedzie z tym swoim rechotem i on ją tak zarechoci, że ona tą radną żabczaną zostanie. I jak ona tą radną żabczaną zostanie, to ona im wszystkim w tym Solcu pokaże, jak to powinno być, a nie jak jest, nie? I ona tam wszystkim powie, że teraz jak już na nią głosowali, to ją mają stać z boku i ją popierać. I jak oni ją będą popierać, to nawet jak ona nic nie będzie robić, tylko będzie krzyczeć, żeby ją popierać, to i tak będzie fajniej niż jest teraz w tym Solcu. Także myślę, moja droga żabko, że ja to dobrze wymyśliłem, nie? Tylko tak mnie zastanawia, jak ona się znalazła akurat w tym momencie, w tym miejscu i tak mi zagrodziła drogę do tego Piotra Rybaka i tak zrobiła, że ja nie miałem szans, żeby z nim ustalić, o co właściwie chodzi. A może to był plan, droga żabko, może to była część jakiegoś większego planu. Powoli zaczyna mi się tam troszeczkę to wszystko, droga żabko, układać. I powiem ci, że ten nasz staw, on jest w wielkim zagrożeniu, bo ci, co chcą ten nasz staw opanować, oni mają jakiś plan. Ja słyszałem, droga żabko, że oni chcą opylić wszystkie polskie wody, wiesz? I że mają nawet takich zaprzyjaźnionych bocianów, co oni te wszystkie nasze wody, słuchaj, kupią, a później nam będą te nasze wody wydzierżawiać albo będą brać opłaty za korzystanie z tych wód. I my, żabki, będziemy im płacić. Na początku to oni nie będą chcieli dużo, tylko tyle, ażeby tylko tyle, żeby jakoś zacząć. Ale wraz z upływem żabich lat to będzie coraz więcej, a później już powiedzą nam, że my tyle wody potrzebujemy, że to tak nie może być i że trzeba zmniejszyć naszą populację, żebyśmy mniej tej wody potrzebowali, no bo co my im możemy dać w zamian? Pieniądze to oni wszystkie mają tam w tych swoich ciepłych krajach, dokąd te bociany odlatują, nie? No to co zrobią nam? No nam zrobią mylaj, albo bien fu, albo nam zrobią krzywy róg, albo co tam ostatnio tak na topie jest? Donbas nam zrobią, Donbas! Mówię ci, żabko, Donbas nam zrobią i będziemy mieli sam bas Piotra Rybaka, bas, a ten bas nam porozrywa te bębenki i my w ogóle zostaniemy już bez niczego, bo nawet nie będziemy słyszeć, a wcześniej nam oczy przesłonią jakimiś ciemnymi szarfami i tyle będzie z nami. Więc tak, droga żabko, powiedz wszystkim żabkom, że jeśli my chcemy przetrwać, to my musimy chronić nasz staw przed różnymi złymi żabkami, które chcą nas wykończyć. Tak naprawdę to chcą nas wykończyć. A gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Mówisz, że jesteś umówiona z pięknym ropuchem? Naprawdę? Na poważnie? I co będziecie robić tam z tym ropuchem? Powiedz mi. Będziecie robić małe żabeczki? Czy inne sprawy? No, słucham. No, powiedz mi. Pięknoto. No. No nie wyślę cię do Marcinka, nie jestem sadystą, wiesz, nie jestem sadystą, nie wyślę cię do Marcinka. Będziemy sobie tutaj współegzystować, wiesz, moja droga, no. A jutro porozmawiamy o tym, co było, co się działo w grudziąckim stawie naprawdę, o co tam chodziło. Także trzymaj się, żabulko moja najkochańsza, wiesz. Staw to jest nasz dom, nie? I my nie możemy tej wody dać opylić, bo jak opylą nam tą wodę, to już wtedy, wiesz co się stanie, umrzemy z pragnienia. To na razie, moja kochana żabko. Do jutra.